Jeszcze w tym roku rozpocznie się pierwszy etap budowy wschodniej obwodnicy Bolesławca, która powinna wyprowadzić ruch tranzytowy północ-południe na drodze 297 z centrum miasta. Boje o wykonanie obwodnicy i również o modernizację czy remont drogi wjazdowej do Bolesławca trwają już bardzo długo. Ostatnimi czasy udało się dzięki zmianom politycznym w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, udało się na wniosek Obywatelskiego Dolnego Śląska, czyli ugrupowania, którym kieruje pan prezydent Rafał Dudkiewicz, nasza obwodnica została wpisana, tak jak to powiedziała pani rzecznik przed chwilą, na twardo do umowy koalicyjnej, czyli inaczej mówiąc, jest to warunek do tego, żeby ta koalicja mogła działać, mogła trwać. Budowa wschodniej obwodnicy miasta podzielona jest na trzy etapy. I zaczynając od końca, od etapu trzeciego, czyli tego od Kruszyna do Leśniczówki, no jesteśmy gotowi do budowy. Mamy już ten tak zwany ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Pieniądze na to przeznaczone to jest około 40 milionów złotych. Tak jak pan prezydent powiedział, dzięki współpracy z Obywatelskiego Dolnego Śląska i Platformy Obywatelskiej w ramach koalicji ta propozycja została przyjęta i będzie realizowana. Jest to odcinek o długości niemal 4 km. Drugi etap budowy obwodnicy, czyli biegnący od Kruszyna do Łąki, został już wpisany do RPO. Kwota przeznaczona na realizację tej części inwestycji to jest 60 milionów złotych. Ale z tej racji, że jeszcze nie mamy gotowej pełnej dokumentacji, ten etap będzie realizowany w dalszej kolejności. Będzie także remontowana droga wojewódzka od Bolesławca do Lwówka Śląskiego. Przeznaczone jest na to 26 milionów złotych. Prace rozpoczną się w sierpniu 2014. Ważnym zadaniem jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297. Tam chcemy wspólnie dokumentację, czyli 50 na 50 opłacić dokumentację, zrobić nakładkę, to ze środków województwa dolnośląskiego, ze środków województwa dolnośląskiego także instalacja odwadniająca, a miasto wykona oświetlenie. My jesteśmy na ukończeniu opracowania dokumentacji na ciąg pieszo-rowerowy, który będzie biegł aż do osiedla budynków socjalnych. W maju powinna być dokumentacja zakończona. Jest w tej chwili w opracowaniu i finansujemy ją 50-50, czyli połowa Urząd Marszałkowski, połowa miasto. W momencie, kiedy ten ciąg pieszo-rowerowy zostanie wykonany, on jest dla nas bardzo ważny, kwestia bezpieczeństwa, kwestia połączenia z osiedlem socjalnym. W momencie, gdy zostanie wykonana, będziemy ruszać z budową, czyli tak jak pan marszałek powiedział, modernizacja drogi, odwodnienie, ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie, dlatego że ta droga wjazdowa od strony autostrady w tej chwili jest ciemna i rzeczywiście no nie jest to dobra wizytówka miasta. To ma szansę zmienić się jeszcze w bieżącym roku.